pode mną jest jeden Lucky Block. A jeżeli będę chodzić, to będę wszystko zamieniać w Lucky Blocki. Nie, naprzeciwko mnie jest domek czerwonego pieska Pipka i podejdę i go stroluję. Luciek, nie wchodź tutaj! Jak cokolwiek tutaj dotkniesz, to to się zamieni! Wiesz co, Pipek, mnie to nie obchodzi, to jest troll na ciebie, wszystko jest zamienione! Nie, nie, nie. A chwilę, tutaj jest jakaś skrzynka z diamentami, wiesz co, chyba też tutaj wdepnę! A co ty zrobiłeś? Muszę zrobić to samo tobie, co ty mi, podejdę do twojego domku i go zamienię! Nie, Pipek, nie rób tego naprawdę, wiem, że też masz Lucky Blockowy dotyk, ale nie rób tego, musimy pokonać Minecrafta, żeby oczywiście to się skończyło, a my możemy tutaj rozwalać to wszystko, zobacz, nawet mi wyleciała zbrojka, nice! Ale ty jesteś dobry, a ja też mam taką dziwną zbroję, widzisz mnie, ale ja muszę rozwalić więcej Lucky Blocków. Nie, pomóż mi! Sorry, Pipek, już ci otwieram. O, dobra, wychodzę! Tak jest! Widzisz, te Lucky Blocki są strasznie dziwne, ale czekaj, nie bądźmy koło naszych domków. Tam oddali widzę jakąś wioskę. Wow, racja, musimy tam pójść i może my rozwalimy ją zamiast naszych domków. To by było dobre. I pamiętaj, Pipek, musimy się uzbroić najmocniej, jak potrafimy. No pewnie, że tak. Musimy pokonać smoka, nie? A do tego potrzebujemy jakieś perły, no i łuk też by się przydał w sumie. Ja już łuk mam, więc to na pewno jest okej. Mam tutaj jakieś potki. I wiesz co? Tutaj idziemy już do tej wioski. No w końcu, trzeba im wybuchnąć to wszystko. Hihihi, to by było takie dobre. Tak, i wydaje mi się, że musimy wykopać tutaj te drewno i zrobić sobie jakąś skrzynkę, żeby móc schować sobie do środka przedmioty. Co ty na to? Ej, Luciek, to jest dobry pomysł, ale musisz mi pomóc. Pojawił się wielki zombie, widzisz go? Ej, faktycznie, jak mamy go pokonać? Przecież to jest ogromny. Czekaj chwilę, może w takim razie użyję na niego jakiś poteczek. Co ty na to? Czekaj, o, potka, tak jest, pum. Luciek, to może być trochę niebezpieczne. To chyba nic nie działa. Co ty na to, żeby do niego podejść i go zniszczyć, tak jak ja? Tak, dobra, jestem ciekawy, co z niego dostaniemy, bo on jest taki wielki. Dobra, Pipek, dawaj, musimy go pokonać. Tylko uważaj, on ma strasznie dużo życia. Wiesz, co to oznacza, że możemy go bić w nieskończoność. Ale ja ci pomagam, chodź tu, zombiaku. Udało nam się go pokonać, Iluczek. Czemu ty jesteś taki duży? Powiększyłem się, bo zadałem ostatniego hita. I zobacz, jak ten cały świat wygląda. On jest cały oczywiście w Lucky Blockach. A ta wioska może być jeszcze bardziej zwiększona. No nie wytrzymam, ja też chcę być taki duży jak ty. To jest niesprawiedliwe. Ty się, Pipek, lepiej ogarnij, bo za chwilę cię dotknę i też się zamienisz. Co? Jak ja się zamienię? Nie, no nie ma szans, ja w to nie wierzę. Ja nie wiem, jak ty się zamieniłeś, ale ja na pewno nie będę taki wielki jak ty. No dawaj, Pipek, to w takim razie rozbijaj te Lucky Blocki. Nie, uważaj! O, to mnie zabiło! Serio? I Luciek, mam pewien problem. O, co mi się stało? Co jest grane? Ty się odrodziłeś chyba gdzieś przy domkach, co nie? Nie, Luciek, ale jestem tutaj za tym wielkim Lucky Blockiem. Widzisz mnie? Halo! Ej, ty jesteś teraz taki mały. Czemu ty się pomniejszyłeś? Nie wiem, co się stało. Otworzyłem tego Lucky Blocka i odrodziłem się jako taki maluszek. Pomóż mi do tej gigancie! Nie dam rady, Pipek, ci pomóc, bo nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że musimy pójść do tej wioski i w tym miejscu postawić sobie tak, taką skrzynkę, którą zrobimy. Luciek, ja nawet nie mogę przejść przez te bloki. Muszę używać półpłytek, żeby się dostać wyżej. Spokojnie, patrz, tutaj odstawmy najcenniejsze przedmioty, które nam się przydadzą przejść grę, a następnie my zabierzemy je i pójdziemy dalej. Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle powinniśmy tą skrzynkę dać troszeczkę w bardziej bezpieczne miejsce. A! Tak, i prawie wpadłem do środka lawy, Pipek. To była jakaś pułapka, weź mi pomóż. Jak to? Ale ty jesteś taki wielki, dasz sobie radę? No właśnie, chyba dam. Dobra, odbudowałem się tutaj trochę i teraz muszę tylko się podbudować tutaj i wskoczyć. Tylko jesteś taki wielki, na pewno ci się uda. O nie, ty się teraz pomniejszyłeś. No nie, dobra, Pipek, ale musimy na pewno właśnie zebrać itemy i ty dalej jesteś mały. Nie, dobra, nie wytrzymam, ja chcę być w końcu większy. Może jak zniszczę parę Lucky Blocków, to się powiększę tak samo jak ty. Dostałeś jakieś super rzeczy, ja je wziąłem. Sorry, Pipek, ale patrz, zenchantowany na pierśnik, który ma protection 4 i inne rzeczy. Tak, a ja dostałem 20 diamentów. Patrz, teraz dostanę coś dobrego, no nie, zginę. Dołem. Widzisz to, Pipek, dlatego ustawiliśmy tam sobie skrzynkę, dzięki której będziemy mogli sobie chować tam przedmioty. Ja też ją muszę tam wsadzić, bo miałem 20 diamentów i zginąłem. Ale patrz, teraz zniszczę tego Lucky Blocka i czekaj, czemu się nagle pomieszyłem? Jesteś jeszcze mniejszy, no nie, te Lucky Blocki są serio ciężkie. Dobra, tutaj mam lawę i wodę, co nam się przydadzą, te wiaderka i tutaj, o nie, wiedźma! Ej, chwileczkę, gdzie ty jesteś? Ja nawet cię nie widzę, jesteś pewnie taki malutki. No tutaj, przy wiedźmie,
ja jestem nawet mniejszy niż ten nietoperz, mógłbym sobie na nim usiąść. Dobra, Pipek, ja podpaliłem tą wiedźmę i ona za chwilę dednie. Nie, rzuciła we mnie podką. A, uważaj, ja też jestem tutaj koło tej wiedźmy. Ej, widzisz mnie, może tutaj przy lawie. Widzę, jesteś taki malutki, że nawet nie wiem, czy to przeżyjesz, a ta wiedźma ma tyle życia. Ja stąd, Pipek, uciekam, sorry. Sorry, Pipek, ale ja muszę stąd uciec i wziąć te itemki, które przed chwilą wybuchły. No nie, i ta skrzynka się zepsuła. Mówiłem ci, powiedziałem wcześniej, żebyś postawił to w bezpieczniejsze miejsce, ale ty mnie nie słuchałeś, masz za swoje. No nie, no chciałem to zrobić, ale po prostu tak szybko się to wiedziało, że ej, ta wiedźma ma jedno HP! Zaraz zginiesz! O, no nie, i dedłem, dlaczego? Ale tam widziałem jakąś poteczkę, dzięki której tam pisało, że dostaje się super efekty. Naprawdę super efekty? Nie no, nie wierzę ci, co to jest za poteczka tutaj. A, jedyne co dostaje to wielkie szlamy. Widzisz, to jednak to jest bardzo ciężkie przejście tego Minecrafta i musimy się oddalić od naszego domku, co jest? Weź tam się, Pipek, z nim nie bij, chodź lepiej do boku i tutaj zacznijmy otwierać od nowa te Lucky Bloki, bo ten dotyk jest chyba serio za mocny. Zgadza się, ta farma to wszystko, ta cała wioska to nie wygląda tak samo jak wcześniej. Dobra, patrz, ja mam tutaj jakieś poteczki, które mogą dać mi dużo szczęścia, więc kliknę je i wow, mam całego seta. Poczekaj, podziel się może, co? Ja też bym chciał taką poteczkę fajną jak masz. No dobra, za chwileczkę to zrobimy, tutaj dostałem dużo achievementów i tutaj dużo expo. Patrz, dostałem dużo koksów, wiesz co, Pipek, ja już nie chcę tego stracić, bo to na pewno mi się przyda na smoka, ale muszę dojść z tym moim dotykiem Lucky Blokowym po te rzeczy, które tam zostałem dednięty. Ja chyba nawet widzę twoje przedmioty, jestem przy nich, ale nigdzie się tutaj nie widzę. Jestem z tyłu za tobą, Pipek, zobacz, dobra, zbieramy te przedmioty, bo one były serio bardzo mocne. Dobra, i teraz może nie popełnijmy tego samego błędu, ty masz tutaj dwa staki diamentów, ej, skąd miałeś ich aż tyle? No, Pipek, z twojej skrzynki, haha, bo przecież ty je miałeś, nie pamiętasz? No co, aha, faktycznie, oddawaj mi to, to są moje diaksy. I wiesz co, ja teraz chciałbym na przykład, ej, chwilę, rozwaliłem to i powiększyłem się. Dlaczego ty jesteś taki wielki? Oddawaj mi trochę twojej wielkości, też chcę być taki duży. Nie wiem, Pipek, ale jakieś ja mam szczęście normalnie, że cały czas się powiększam i zobacz, widzę tutaj wszystko, tyle świata tutaj zamieniliśmy. O, nie mogę, ty nawet tak szybko chodzisz, w sekundę byś rozwalił tego smoka. A jak stoi mi z oczami kresu, masz jakieś? No właśnie, nie mam nic, a oczy kresu są nam potrzebne, żeby dostać się do endu. Ale wiesz co, Pipek, trzeba otwierać jak najwięcej Lucky Bloków, bo to będzie najprostsza rzecz, żeby to zdobyć. Nie no, żartujesz, przecież my mieliśmy ich tak dużo, tych pereł, i ty je rozwaliłeś. No tak, sorry, czekaj, wyrzuciłem coś i poczekaj, to jest wielkie. Dobra, nieważne, musimy oczywiście... Ej, dobra, zrobię teraz enchant, czaisz to? Możemy wtedy zenchantować nasze narzędzia, ale ja nie mam levela, nie wiem jak ty. No mówiłem ci przed chwilą, że mam, Pipek, spokojnie, przecież zebrałem to. Dobra, wiesz co, ja tutaj to zrobię i no nie, zużyłem troszeczkę biblioteczek. Ty w ogóle jesteś taki wielki, nie wytrzymam, może daj mi to, ja chyba to lepiej zbuduję, bo ty nawet nie wiesz jak to stawiać. No nie, no spokojnie i chwilę, no nie, ja nadepłem na to. O, zapomniałem, że mamy ten dotyk diamentowy. Dobra, wiesz co, Pipek, ja to wszystko rozwalam. A, masz rację, nie, ja zawsze ginę, naprawdę, czemu ja jestem taki nieszczęśliwy? Nie wiem, ale tu jest ta wiedźma, ja ją z daleka uderzam. Mama, aż ty głupia wiedźmo, dedła. Teraz chcę zacząć rozwalać. Ej, tam patrz, wydobyły mi oczy kresu. Jak to oczy kresu, no co, ty masz takiego farta? Czekaj, a to może w takim razie uda nam się zrobić własny portal. No tak, Pipek, tylko ty musisz je tutaj zabrać i zróbmy ten portal. Tak, za chwilę wygramy tą grę i jestem ciekawy, jak to będzie w endzie. Pa, tutaj miały mi kowadła spaść na głowę, haha. No nie wierzę, one nie są takie łatwe. Rozwaliłeś je, ale czekaj, ja tutaj nic dobrego nie dropię, a ty mam takie słabe rzeczy. No mówię ci, Pipek, chodź tutaj, bo tutaj są oczy kresu. Normalnie ci już powtarzam tyle czasu, za chwilę, no nie, one eksplodują. Co? Czekaj, jestem tutaj i co? Gdzie są te oczy kresu? Możesz mi powiedzieć, chwila, nie ma i... No mówiłem ci, Pipek, lepiej słuchaj się mnie i chodź tutaj bliżej, bo teraz znowu straciliśmy te oczy kresu. Przepraszam cię, ja naprawdę nie chciałem, ale byłem cały czas z tyłu, to nie moja wina, ja ciągle ginę, nie jestem takim gigantem jak ty. O, no dobra, ale mnie denerwujesz, Pipek, musisz tutaj częściej się ten, weź te w łóżko kliknij, o, to wtedy będziesz się tutaj respił. Racja, to jest chyba dobre, ale czekaj, czy to łóżko przypadkiem się nie zamieni w takie laki blokowe? No właśnie, to może być prawda, cały czas trzeba mieć więcej łóżek. Dobra, ale ja tutaj rozwalam cały czas laki bloki i wiesz co, ja tutaj chcę sobie schować te rzeczy gdzieś do skrzynki. Jak to do skrzynki? Luczek, to ci się stało, ale się powiększyłeś, jesteś teraz taki mały. No tak, jestem chyba normalny. Ach, no dobra, Pipek, lepiej się skupmy, czyli zbierajmy tutaj wszystkie rzeczy potrzebne. Czekaj, pieski, dobra, trzeba pokonać te pieski. Tutaj kolejny, dawaj, teraz tego pokonaj. Nie, jak masz tego giganta i go rozwalisz, to chyba się powiększysz, nie? No właśnie tak, więc dawaj, Pipek, teraz ty zostań gigantem. O, naprawdę chcesz, żeby był taki duży, no dobra, niech ci będzie. A masz, nawalam go, ale wiesz co, ja się go trochę boję. No dobra, rozwalę go teraz ja. No spokojnie, Pipek, czekaj, tutaj widzę, o, jakiś mieczyk i dawaj, jestem ciekawy, czy teraz się powiększysz, jak myślisz? Co mi się dzieje? Luczek, patrz na mnie! No wiem, Pipek, mówiłem, że tak to działa. Zobacz, ja mam tutaj kolejną klatę i
jeszcze mieczyk. Ej, mam naprawdę bardzo dobre EQ. Jestem ciekawy, jaki to jest mieczyk. Wow, Fire Aspect 2 pipek, on naprawdę jest mocny. Mahaha, patrz teraz na mnie. Ty masz taki dobry mieczyk, ale ja mam taką dobrą dłoń. Chodź tutaj, zaraz cię rozwalę i patrz, jakie wielkie bloki. Ała, no faktycznie ty je rzucasz takie wielkie, ale wiesz co, pipek, musimy się skupić, żeby przejść tego Minecrafta. No weź lepiej współpracuj. O nie, ja nie chcę przejść Minecrafta, ja chcę zamienić cały świat na laki bloki, to jest mój cel. Ej, faktycznie ty tak szybko chodzisz, ale wiesz co, pipek, mnie to nie obchodzi. Czekaj chwilę, muszę trochę odejść, zjem sobie jabłuszko i za chwilę normalnie chcę zdropnąć te oczy kreso. Nikt mnie nie zatrzyma, jestem taki mocny. Czekaj, czy ty naprawdę dostałeś oczy? Let's go, baby, patrz, mam 10 oczywiście, 5 oczu kresu i 10 perełek, to nam się przyda, pipek. Ale to i tak jest mało, 5 oczów to jest taka mała i liczba, ty potrzebujesz minimum 15, żeby przynajmniej wejść do tego portalu. Spokojnie, mam jeszcze jakiś trójząb, który może mi się przydać, jeżeli sobie go wezmę. Patrz, on jest nawet taki, że jeżeli... Chwilę, chciałbym w ciebie rzucić, ale nie daję rady. O, co? Co ty powiedziałeś? Chodź tutaj, może teraz ja w ciebie rzucę tym łukiem. No nie, dobra, nie rzucaj mnie, pipek, lepiej się skup i naprawdę współpracujmy, bo ja chcę tutaj zdobyć tego jak najwięcej i serio chcę przejść tą grę. Wow, co tam jeszcze dostajesz ciekawego? Bo ja niestety nic, same najgorsze rzeczy. No musisz to kopać, pipek, naprawdę, patrz, my zamieniliśmy całą wioskę praktycznie na laki blokową, a nic tutaj nie wykopaliśmy dobrego, albo przynajmniej ja to kupię. O, znowu mam jakieś pseudo zakleć. Naprawdę, drogi, ale ty go znowu zamienisz, jestem tego pewien. Nie, spokojnie, tutaj gdzieś miałem lapis, który chyba wyrzuciłem. O nie, już go nie mam. No i co? Dobrze ci tak, ale czekaj, ty masz jakieś TNT, uważaj! Prawie mnie to zabiło, ale oczywiście ogarnąłem się i na szczęście nic mi się nie stało. Wiesz co, pipek, tutaj chyba trzeba stąd się ewakuować, bo zaraz tutaj będzie dużo mobków. Myślisz, ta wioska w ogóle jest teraz już nie do poznania. Ja jak to się dzieje? Luczek, co ci się stało? Chwilę, ja się powiększyłem, czaisz, to jeszcze wypiłem przez przypadek podkę, bo się zestresowałem. Ale jesteś gigantem, wow, a patrz do mnie, my chyba jesteśmy takiej samej wielkości teraz. Tak, wiesz co, musimy zamienić cały świat. Dawaj, pipek, musimy chodzić tak powoli na szlifcie i zobacz, tutaj będą się kładły różne bloki. Tylko przecież teraz możemy na luzie przejść tego smoka. Dawaj, pipek, ja tutaj to rozwalam i musimy zdobyć na serio oczy kresu, dawaj. No tak, jeszcze by się przydał portal, ale wiesz, jaki jest problem, Luczek, my jesteśmy tacy wielcy. Jak my się niby przedostaniemy przez ten malutki portal? Właśnie, trzeba ogarniać się normalnie, żeby być mniejszym, albo zbudować wielki portal, to za chwilę ogarniemy, co nie? No nie wiem, to chyba nie istnieje taki wielki portal, czy ty go kiedykolwiek widziałeś, ale uważaj, tu jest gaz! Faktycznie, dawaj, on jest w takiej twojej wysokości, dawaj go, pipek, dobra, leży i wiesz co? Ja bym zdobył tutaj strzały, tylko jestem taki duży, że nawet nie mogę ich wziąć. O, to jest takie trudne, ale chwila, może otworzymy jakieś parę laki bloków i się w końcu pomniejszymy, bo ja naprawdę mam już tego dosyć. Dobra, wiesz co, ja się wkurzyłem i rozwalam cały czas te laki bloki i chwilę, tak, pomniejszyłem się. No nie, a ja jestem cały czas takim gigantem, ja naprawdę nie mogę, jak ty to zrobiłeś? No właśnie, nie wiem, cały czas po prostu kopałem, dawaj, pipek, kop to przed siebie, ja tutaj mam 23 strzały, które zbiorę sobie do mojego łuku i muszę sobie przeporządkować mój ekwipunek. Ja tutaj mam nawet dobre rzeczy, które chyba mogę ci dać, na przykład buciki stąd, bo ja je mam, pipek. Jakie niby buty? No dobra, to dawaj mi, ja chcę zdobyć wszystkie najlepsze rzeczy, bo na razie mam tylko hełm i to taki skórzany. Serio? Dobra, to ja w takim razie dam ci, o, tutaj buciki bardzo dobre, trzymaj, pipek, o, już się pomniejszyłeś. A, dziękuję, tak, akurat zniszczyłem jakiegoś Lucky Bluka i byłem pomniejszony, bardzo się z tego powodu cieszę, ale chwila, mam tyle świeci w ekwipunku, że nie mogę nawet tego wziąć. No właśnie, widzę, wiesz co, wyrzucaj to jakoś dalej, żeby oczywiście mieć tylko rzeczy, które nam są potrzebne. I ja mam tutaj taki łuk laki blokowy, który mogę ci go dać, żeby oczywiście używać go, kiedy będziesz chciał, bo to się bardzo przyda, wiesz? Dzięki, Luczek, a ja mam tutaj płomienne różki. One się mogą przydać, bo z nich, jak masz takie normalne oczy kresu, to możesz je wtedy zamienić na te oczy specjalne. Czekaj chwilę, ja to przetopiłem i teraz dodaję to i tak, zobacz, mam 21 teraz oczu kresu. No tak, pipek, to jest genialne, ja o tym nie pomyślałem. Czekaj, ile oczów kresu? 21, to strasznie dużo. Tak jest, i wiesz co, teraz mamy dwie opcje, żeby przejść tą grę. Albo musimy oczywiście iść za tą okiem, za tym okiem, które idzie bardzo daleko, albo zbudować swój własny portal. Ale chwila, jak chcesz go zrobić? Wydropić z tego Lucky Bloka portal do kresu? No tak, wtedy szybciej oczywiście się dostaniemy, bo zanim dojdziemy za tym okiem, to minie tyle lat, że normalnie nie dam rady. A, to może być trudne, ale czekaj, ej, masz rację, to wypada. Ja dostaję na przykład 4 takie portale. Czekaj, jak to, 4 portale? Tak, widzę to, pipek, dzięki, że mi to dropłeś. Czekaj, ja muszę to wziąć i zobaczyć, postawię to, co? Zrobimy tutaj gdzieś portal. No nie, ale ja zginąłem, Luczek, jestem teraz mały i straciłem wszystkie itemy. Serio, pipek, one wybuchły, to dlatego miałem w sumie tą rzecz. O, ten portal, ale dobra, ja go, pipek, tutaj buduję, co? No nie mogę, już do ciebie biegnę, też chcę wejść do tego portalu i jak najszybciej pokonać smoka. Niestety jestem mniejszy od ciebie, bo po tej śmierci zmniejszył mi się moja wielkość. Tak, ale spokojnie, ja już buduję ten portal, tylko pamiętaj, nie nadepnij na niego, bo jak to zrobisz,
to wtedy nie będziemy go mieli więcej, ale spokojnie, ja tutaj trochę troszeczkę pobiegam. Pum, zobacz jak szybko! Co ty robisz? Ty naprawdę zamieniasz to w mega szybkim tempie. No nie, ja ci pomogę, też tutaj zamieniam trochę terenu na lucky bloki. Tak, tylko ty jesteś mały. Dobra, ja w takim razie wszystko teraz muszę tutaj... O nie, pootwierać, no nie, co to jest? Co to nie jest jakiś błąd, że ja mam tyle piesków tutaj? No nie wiem, jest tak dużo. I czekaj, czy ty je wszystkie uswoiłeś? No tak, zobacz, jak sobie je odpalę, dawaj, ja chcę zobaczyć. Wszystkie niech wstaną i za chwilę zobaczymy, czy wszystkie będą za mną biegły. Co ty na to? To by było za mocne, a co się stanie, jakbym zaatakował takiego pieska? Nie, Pipek, czekaj, jeszcze tego nie rób, ale spokojnie, ja jestem królem piesków, dawajcie za mną psiaki, tak, zobacz, ile za mną ich leci. One się cały czas teleportują, no nie wytrzymam, dobra, chodź tutaj, muszę je uderzyć, a macie pieski, jak ode mnie biją. Tak jest, gońcie Pipka, ale Pipek, po co ty je w ogóle uderzyłeś? Przepraszam się, zobaczycie, to zadziała i wysypałem się po raz kolejny. Weź lepiej, chodź tutaj i zbierz swoje przedmioty i nie uderzaj moich piesków, bo one są bardzo mądre, Pipek, tak, ja tutaj to rozwalam, żeby zdobyć więcej tych portali. Wiem o tym, już nie będę uderzać twoich piesków i postaram się zdobyć lepsze przedmioty od ciebie, bo ty masz je jakoś za dobre. Czekaj chwilę, po mnie parę moich piesków umarło, bo tutaj TNT wybuchło. Wiesz co, jak będę mieć coś lepszego, to też ci to dam, żebyś nie był w tyle, wiesz? No dzięki, bo ty masz może całą diamentową zbroję. Wszystko zęczętowane, a patrz na mnie, ja nic nie mam. Faktycznie widzę to, Pipek. O, musisz się skupić, bo ty serio dedasz. Jakim cudem ja ani razu nie dedłem? Wiesz co, ja mam pomysł, jak ty mogę ci pomóc. No to jak? Ja nie wiem, ja jestem taki mały, jak ginę na wszystko na raz. Dobra, spokojnie, Pipek, ja ci po prostu dam tutaj koksy. Ahaha, czyli żebyś miał więcej serduszek i żeby ci się regenerowało bardzo szybko. O, to dobrze się składa, bo mam tylko pół życia. Zjem sobie je od razu i od razu czuję się silniejszy. Tak, i musimy oczywiście zdobyć więcej tych portali. Dawaj, Pipek, ja muszę tutaj wykopywać i one muszą tutaj być. Tak, ale czekaj, ile ty tego masz? 4 portale tylko? Naprawdę? No tak, wiesz co, tutaj trzeba wyszukać ich więcej, tylko to jest ciężkie, serio. A, no nie, dobra, ja myślę, że jak poszukam trochę bardziej, to je na pewno znajdę. Ej, mam kolejne 4 portale! Serio, akurat tobie one dropły? No nie, a ja tutaj nic nie dropię, chyba że zaraz je zdobędę, ale wiesz co, za chwilę to zrobimy, co nie? No pewnie, że tak. Ej, nawet w sumie możemy postawić to już teraz, tylko ty na pewno wziąłeś te moje portale wcześniej? No tak, tutaj są te portale, patrz, ustawiłem je na górze. Skoro masz ich parę, to dawaj, ustaw je, tylko nie wiem, czy 5 starczy, Pipe. No niech ci będzie, zobaczymy. I ty masz takie ułatwienie, że wchodzisz sobie będąc taki wielki. Ja muszę iść tak na piechotę. To dawaj, Pipek, ja mam pomysł, zrzucę ci perełki. Przecież możesz perełkami się tutaj wspiąć, gdzie ty jesteś? No tutaj, już pod portalem, a widzę cię. Dobra, to czekaj, portal się chyba robi tak. Tutaj jeden portal, teraz potrzebujemy jakiegoś dirta na przykład, chyba takiego. I tutaj kolejne portale. Tak, Pipek, tylko pamiętaj, przez przypadek nawet nie wdepnij na to, bo będzie wtedy przypał. Nie, nie ma szans, ale został mi ostatni portal. Czekaj, muszę go zdobyć, chwila, gdzie on może być? No właśnie, musimy kopać dalej, dawaj, Pipek. Ja tutaj mam oczywiście lucky bloki. O nie, moje pieski, one połowie dedły. No mówię ci, ich jest tutaj za dużo i dlatego one wszystkie dedają. I tutaj masz TNT. O nie, lepiej odsuńmy się od tego portalu, bo zaraz on zostanie zniszczony. No tak, i w sumie ja mam bardzo dobre rzeczy. Ej, nie, ja mam tylko półtorej serduszka, zjem sobie koksa, żeby nie dednąć, bo inaczej byłaby lipa. Luczek, udało mi się, chodź tutaj zobaczyć. Jestem teraz w dziurze i dzięki temu, że mamy do tych lucky bloków, nie wpadłem do lawy, a mam ostatni portal. Co, serio, masz ten portal? Dawaj, Pipek, gdzie ty jesteś? Kładź go! Uwaga, stawiam, jesteś gotowy? No tak, jasne, dawaj, i teraz ja tutaj wsadzę oczy kresu, ahaha, idziemy pokonać smoka, Pipek, i nasza wygrana jest w kieszeni. Myślisz, że to było proste? No pewnie, że tak, dawaj, odpalaj to, ja nie mogę się doczekać, jak ty nie wejdziesz, to ja go pokonam sam, okej? No dobra, w takim razie, pum! I chwilę, ty, czemu to nie działa? Nie, no to jest tylko taki bóg, czekaj, ja tu skoczę i... Nie, nie przeteleportowało mnie! O nie, Pipek, ja wiem czemu, bo oczywiście to jest portal, który nie działa, musimy go pójść tak normalnie, czyli rzucić te kresy, oczy kresu i pójść tam, o! Żartujesz sobie, serio to nie działa? No co ty, głupi portalu, chodź tu, zamienię cię na lucky bloki! No nie, no Pipek, nie da rady go zamienić, to jest najmocniejszy blok prawie w grze po Bedrocku. Wiesz co, ja myślę, żeby zdobyć ci lepsze jeszcze EQ i za chwilę pójdziemy tam, w tamtą stronę. Dawaj, może się będziemy powoli kierować, co? Możemy, bo ja jestem taki biedny, ginąłem 1000 razy, ale to przez to, że ty jesteś taki wielki. Gdybym ja był taki duży, to bym też nie ginął. No właśnie wiem, czekaj, co ja ci tutaj mogę dać, żeby ci pomóc? Wiesz co, nawet nie mam dużo perełek. Dobra, mogę ci to dać chociaż w sumie, wiesz? No dobra, daj mi, a ja będę w międzyczasie niszczyć te lucky bloki. Może któryś się nade mnie zlituje i zostanę taki wielki jak ty. No właśnie, ja mam już bardzo dobre eku, więc dobrze się składa. I wiesz co, ja tutaj będę patrzył, żebyś wydropić ci, dobra? No nie, a ja zginąłem. Wyleciałem w powietrze po raz trzeci, ale teraz cię wkurzyłem. I czekaj, ej, chwila, otwórz
zauważyłem Lucky Block i trochę się powiększyłem. Jak to się powiększyłeś? Czekaj, widzę cię, tak jest. Dobra, wiesz co, Pimpek, dawaj, musimy teraz w takim razie ci wykopać jakieś dobre przedmioty i musimy się kierować tamtą stronę, bo te perełki tutaj tak oczy kresu kierują. Ale Luczek, ja jestem mega słaby, a ty jesteś silny, ja nie pokonam tego smoka. O, no dobra, Pimpek, nie mamy zbytnio czasu. Dobra, w takim razie tutaj możemy sobie koło tej wioseczki wszystko dotknąć na Lucky Blocki i dawaj, musimy ci wykopać jakieś rzeczy, bo normalnie ty nie ogarniasz w ogóle tej gry. Nie no, co ty mówisz? Ja po prostu nie jestem taki szczęśliwy, okej? To nie jest moja wina. No właśnie, wydaje mi się, że twoja, bo ty ciągle dedasz. I co ty dropisz? Jakieś, nie wiem, świnia na villagerze? No co? Ale to nie moja wina, nie ode mnie to zależy i przestań we mnie nawalać, dobra? No dobra, spokojnie, czekaj, ja sobie wezmę tutaj jedzonko. Tak, patrz, ile mam mięska. Pimpek, ty dedłeś! No nie wierzę w to, ty, ale zabił mnie jakiś wieśniak. Czy czekaj, to był chyba zombie. Uważaj na niego, on dużo zadaje. Ty jesteś, Pimpek, noobem, ciągle siedzimy tutaj na początku, a my już powinniśmy być daleko, ale i tak zobacz, jak to wszystko wygląda, zamienione oczywiście na Lucky Blocki. Dobra, mam dosyć, ja teraz rzucam super miksturki i o, czemu ja teraz jestem niewidoczny i zaraz zginę! Ała, ja też, dobra, Pimpek, ty zaraz sprawisz, że ja stracę moje itemy, a ja bym nie chciał. Trzeba uważać oczywiście na te potworki, bo one bardzo mocno biją. No to jest pewne i tych potworków jest tutaj strasznie dużo. Bądźmy ostrożni, okej? Ale możemy się kierować powoli do tego portalu, tylko gdzie mamy iść, w którą stronę? No przecież mówiłem ci, Pimpek, że gdzieś tam, w tamtym kierunku. Tak, tutaj jest te oko i wiesz co, chodź tutaj lepiej za mną. Będziemy szli i powoli będę ci stawiał oczywiście ekwipunek. Tak, a ja będę niszczyć przy okazji Lucky Blocki, no co jest? Ty, Pimpek, w ogóle nie otwieraj tych Lucky Blocków i trzymaj się w oddali, bo przez ciebie ty oczywiście dedasz. Nie, dobra, okej, niech ci będzie. Ja w ogóle nie będę ich otwierać. Ty jesteś od otwierania tych Lucky Blocków, dobra? No jasne, że tak, właśnie o tym mówię, więc gdzie ty stoisz? O, tutaj na górce, bardzo dobrze. W razie czego ja ich pokonam, bo już mam dobre EQ. Odsuń się od tego. O, ale mamo, to otworzyć Lucky Blocka, nie, co to zrobić? No co ty, Pimpek, robisz? Zobacz, mamy tutaj kłopoty przez ciebie i twoje durne pomysły, normalnie umieramy. Nieprawda, co ty mówisz? Ja tylko otworzyłem dwa Lucky Blocki i faktycznie zaraz zginie. No właśnie, nie, Pimpek, spokojnie, ja mam dużo HP, to ty nie masz żadnej zbrojki, chodź tutaj za mną, szybko. Kierujemy się w tamtą stronę, gdzie te oczywiście, o, oczy kresu prowadziły i zobacz, pod wodą też się to zamienia. Racja, czyli nasz dotyk działa i pod wodą i wszędzie. A czekaj, co ty robisz? A, ty masz taki super dotyk jeszcze. Tak, taki oczywiście ten, jak to się mówi, lodowy, ale spokojnie, mam też oczywiście taki Lucky Blockowy. Ty się w ogóle z nim nie bij, ja go pokonam i muszę oczywiście ogarnąć ci itemki. Dzięki wielkie, ja se tu otwieram, a znowu wyleciałem. Nie no, Pimpek, ja zaraz sam pójdę na tego smoka i nie będę z tobą szedł, naprawdę. Zobaczcie, Pimpek ma takiego pecha, że ciągle zdobywa jakieś TNT, no nie daje rady. Ale ja przysięgam, nie otworzyłem tego specjalnie. Gdybym wiedział, że to jest zły Lucky Block, to w życiu bym go nie otworzył. No ale naprawdę, ty musisz być noobem, Pimpek, że masz takiego pecha. Patrz, ja tutaj wszystko pokonuję, jest wszystko git. Nieprawda, to ty oszukujesz, tak, ty jesteś cheaterem. Jak to cheaterem? Dobra, ja mam lepszy pomysł, co możemy tobie zrobić. Po prostu zrobimy ci skrzynkę, tak jak mieliśmy to zrobić na początku, więc ja tutaj oczywiście muszę zrobić crafting table i skrzynkę. Tylko uważaj, bo bije cię jakiś mały piesek, co to ma być? Nie no, mały piesek nic mi nie zrobi, Pimpek, nie cykaj się, ty jesteś cykorem ogólnie. Ja cykorem? No co ty mówisz? Nie dość, że mam nie farta, jeszcze mnie tak przedrzeźniasz i nazywasz dziwnie, nie ma szans, ja jestem najlepszy. Czekaj, patrz, tutaj lepiej się skup, gdzie dałem ci skrzyneczkę. Tutaj będziemy odstawiać rzeczy, które masz sobie zabrać. Na początku takie diamentowe. Luczek, ja chcę jakieś złote jabłko, bo mam bardzo mało życia. Kurde, już dałem ci tyle tych złotych jabłek, trzymaj dwa w takim razie. I Pimpek, na razie ich nie jest tak dużo, bo tutaj musimy oczywiście przetrwać. Nie, ja muszę zjeść teraz w tej chwili, bo ja ciągle umieram. Ja nie jestem w stanie tego przeżyć. No dobra, spokojnie, Pimpek, ja tutaj, o, pokonuję tą wiedźmę. Widzisz, od razu trzeba eliminować tych ludzi, którzy oczywiście chcą cię pokonać. No i o to chodzi, rozwalamy wszystko po kolei. Ale Luczek, to i tak nic nie oznacza, ponieważ ja mam ciągle słabą zbroję. No właśnie, wiem, masz tylko zwykłą diamentową, co jest bardzo małą ilością. I wiesz co, o, tutaj są moje pieski, ja sobie zrobię miejsce w EQ, co ty na to? Ej, Luczek, nie uwierzysz, co mi się teraz stało. Nie gadaj, że dedłeś. No Pimpek, no nie da rady, no patrz, tutaj są twoje itemy. No ale mówiłem ci już 1000 razy, że to nie jest moja wina, no przysięgam ci. Gdybym wiedział, że ginę, to bym tego nie robił. No nie, czy ja cię uderzyłem, czy co? Nie, to była ta magma, sorry, dobra, teraz będę chodzić cały czas za tobą, jak taki bobasek, dobra? No właśnie, jak bobas, to by było najlepsze, bo ty ciągle umierasz, już nie mam siły, Pimpek, naprawdę. Tak jest, Luczek, powiedz mi, co mam robić? Czy mam zniszczyć może jakiegoś Lucky Blocka? Wiesz co, póki co nic nie widzę, bo mam pełno efektów, Pimpek, i chyba zaraz gdzieś umrę. Nie, co ty mówisz, nie możesz zginąć, ale tutaj jest faktycznie dosyć dużo zombie. O tak, musisz uważać, Pimpek, a gdzie ty jesteś, pokaż się. Ja nie mam dalej ten efekt, masz może jakieś mleko? O, ja mam. Tak, czekaj, tutaj jestem przed tobą,
widzisz mnie? Uff, dobra, wypiłem mleko na całe szczęście. I ile tutaj zombiaków było? No mówiłem ci, że było ich bardzo dużo. Gdybym ci nie pomógł, to byś zginął od razu. Dobra, Pipek, wiesz co, my chyba nie damy rady. Ty w ogóle nie zebrałeś swoich poprzednich przedmiotów, które ci dałem, jakieś jabłka i w ogóle nie ma sensu chyba, żebyś ze mną szedł. Nie, 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 ty nie rozumiesz. To wszystko nie jest tak, jak myślisz. Ja po prostu nie mam szczęścia, a zbieram wszystko, co mogę. Tak, nie masz szczęścia. No właśnie widzę, że cały czas dedasz i w ogóle. Dobra, w takim razie rozwalę sobie te rzeczy i mam nadzieję, że coś tutaj wyleci specjalnie dla ciebie. Jak to dla mnie? Wow, co ty tam masz? Prawie bym dednął i się spalił, a wtedy byłaby lipa, bo musiałbym zacząć od początku. Trzeba iść, to dobra, muszę być uważny. Tak, bądź ostrożny na maksa, bo wiesz, te raki bloki czasem wypadają dobre, czasem złe, no nie wiadomo, co ci się przytrafi i dlatego ja tak ciągle ginę. No właśnie wiem, tylko jakoś ja mam szczęście i cały czas się uzbrajam, a ty nawet nie bierzesz sobie na początku zwykłych zbrojek. Chodź, patrz, wejdź sobie tutaj w tą skrzynkę i zabierz, co tutaj jest. A co tutaj jest? Tylko buty? Ja tego nie zabieram, ja chcę być zenchantowany jak ty. No tak, ale poczekaj, Pipek, musimy się zastanowić, co możemy tutaj zrobić, bo ty bijesz nawet moje pieski, chłopie. Nie, ja ciebie uderzyłem i to przez to one się teraz na mnie zaatakowały, czy też rzuciły. No nie wiem, ale dobra, już chyba jest wszystko w porządku. No tak, bo pokonałem te pieski, żeby ciebie nie biły. Dobra, wiesz co, teraz musimy się skupić i znaleźć na przykład jakiegoś villagera, który daje te rzeczy, albo po prostu zabierać wszystko, co jest i będziesz po prostu ulepszał sobie te uzbrojenie. No tak, dobra, to by było coś. Jakbym chociaż dostał taką, nie wiem, diamentową zbrojkę. No dobra, żelazna, na żelazną też byłbym zadowolony. No właśnie, żelazna, każdy chciałby mieć żelazną. Tutaj są jakieś poteczki, więc możesz sobie wziąć, żeby nie dedać. I czekaj, tutaj musi być na pewno zaraz jakieś uzbrojenie. Tak, na pewno jakieś uzbrojenie, Luczek, tak, tak, ja sobie tutaj przyjdę, ty nic nie widzisz. Czekaj, co ty kombinujesz? Czy ty dedłeś? Ej, tak, ty zbierasz przedmioty, chłopie! Nie, 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 ale patrz na to, zobacz, jakie przedmioty teraz zdobyłem i co? Zaraz będę mieć lepszą zbrojkę od ciebie. Ej, już w sumie diamentowe. Ej, to my możemy iść w sumie na smoka. Dobra, Pipek, już się nie przejmujemy tym i dobra, ja tutaj oczywiście daję sobie oko. Ej, co mnie uderzyło? Chyba ten szkielet jakiś, ale dobra, patrzcie na to oko. Ono chyba pokazuje w tamtą stronę. Idziemy! Tak, musimy iść bardzo daleko i przy tym będziemy oczywiście zamieniać cały ten świat. Ej, ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. No pewnie, będzie taki wielki szlak z laki bloków. Czaisz, tak jakbyśmy chcieli tam niby iść. A masz jakieś normalne perły? Patrz, ja wystarczy, że ją rzucę i cyk, jestem szybciej. Nie, Pipek, nie ma sensu rzucać perełek. Ja bym tutaj wszystko popodmieniał na laki blokowe. Przecież to będzie tak ładnie wyglądać. Naprawdę tylko laki bloki to jest taka słaba rzecz. Ale w sumie, nie no dobra, ty zamieniasz to naprawdę mocno. Ej, ja nie mogę być gorszy. No właśnie, nie możesz, Pipek. Musimy dojść do tego smoka i patrz, dobra, to kieruje się w tamtą stronę. W ogóle, ej, ja mam mało już oczu kresu. Musimy je oczywiście zbierać, bo ja zapominam. Czekaj, ile masz tych oczów kresu? No nie gadaj, powiedziałeś, że masz mało. No właśnie, mam 10, ale wiesz co, bo poprzednich nie zebrałem. Ale za chwilę je zdobędziemy, co nie? Jak to 10? To jest zdecydowanie za mało. My potrzebujemy minimum 12, żeby odpalić ten portal. Chociaż możemy mieć farta i część tych oczu może być już aktywowana w tym portalu. Dobra, to zaraz się okaże, spokojnie. Patrz, ja idę tutaj za okiem i ono gdzieś tutaj prowadzi, ale nie wiem, w które miejsce. Chwila, bo ty jesteś za wielki i nie widzisz. O, ono idzie do przodu. Tak, a mógłbyś nie wyrzucać tych 4 oczu na raz? No właśnie, czekaj. O, dobra, mam tutaj 10, spokojnie. Widzisz, to wszystko jest na miejscu. Musimy zebrać jeszcze 2 tylko. Ale ty nie rozumiesz, te oczy mogą się rozwalić. Mamy chyba 30% szansy, że ono się zniszczy i nie wróci do ciebie. O nie, w takim razie mamy naprawdę przewalone. Trzeba iść po prostu cały czas w tą stronę, tak? No tak, ale wiesz co ci powiem? Ja na szczęście mam 5 oczów kresu, bo akurat je zdobyłem przy jakimś laki bloku. Mam farta, co? Czyli chwila, na razie chyba możemy jeszcze otworzyć portal. No widzisz to, Pipek, czyli spokojnie, damy radę, tylko nie wiem, w którą stronę to jest. Czekaj, musimy teraz dojść do tego. I te oko kresu zatrzymuje się gdzieś tutaj, Pipek, więc musimy to kopać. Ale czekaj, ty widzisz, jaki ty jesteś wielki? Nie kop tego, ty jeszcze przez to robisz te laki bloki. No wiem właśnie, Pipek, ale w sumie już tylko taką drogę przeszliśmy, że ja nie dam rady, musimy to pokonać, bo nie chcę już więcej tych laki bloków. Spokojnie, ale ja mam trochę lepszy pomysł, jak możemy to znaleźć. Skoro ta twierdza jest pod ziemią, to co ty na to, żeby wybuchnąć tutaj TNT? Ej, to jest dobry pomysł, bo my jesteśmy w sumie jeszcze duzi i musimy się jakoś dostać tam na dół. Patrz na to, dobra, ja ci dam 60 TNT, bo akurat wypadło mi w międzyczasie w laki blokach i dam ci też krzesiwo. Podpalaj to i na luzie przejdziemy do tej twierdzy. Ej, to jest bardzo dobry pomysł, Pipek. Dzięki wielkie mordeczko. Wszystko sobie tutaj ustalę i zobacz, robimy wielką dziurę, może się dostaniemy. Tak, tylko nie wiem, czy chcesz na pewno użyć tutaj TNT. Ja bym poczekał, żeby ta dziura była głębsza. Czekaj, prawie by mnie zabiło. A, co to było? Jak ty wyleciałeś? Nie, dobra, wydaje mi się, że powinniśmy nawet zrobić coś takiego, że wkopać się kilofem tak na dół i dać tutaj tak 5 TNT. Tylko chwila, zamieniłem je na lucky block. Jak to na lucky block? Nie, nie rób tego chwilę. Czy to na pewno będzie dobre? Patrz na to i teraz uwaga, bum, jak to wybucha. Ej, chyba trochę lepiej, nie? Chociaż ten wybuch nie był jakiś idealny. No tak, ale przynajmniej się starałeś i w sumie wyszło to dobrze. Dawaj, musimy się jeszcze niżej.
tylko Pipek, właśnie przez te laki bloki będziemy mieli ciężkie zadanie, bo jak tutaj się zrespi jakiś mobek, to mamy przewalone. No tak, jeszcze nie wiadomo, czy te TNT nas zabije. A, ty zamieniłeś tego TNT na laki bloka! Sorry, Pipek, ale zobacz, wybuchło coś tam. No nie wytrzymam z tobą, naprawdę. No może przynajmniej nie da się zamienić na laki bloka te TNT odpalone. Ej, Pipek, naprawdę mamy przewalone. Jak my się dostaniemy tam do dołu? Czekaj chwilę. Ej, patrz, działa beacon! Jak to? Wow, co to ma być? Ej, dobra, to jest mega mocne. Skąd ty to miałeś? Też z laki bloka? No tak, dobra, wiesz co, ja odpalę ty TNT. Dawaj, niech ono się wybuchnie. Wow, co ty robisz? Czekaj, ej, ty to strasznie wybuchasz, ja zaraz... Zginąłem! O nie, chwileczkę, Pipek, czy ty teraz nie masz swoich przedmiotów? Gdzie ty jesteś? Spokojnie, tutaj, bo się położyłem na łóżku, jestem blisko, ale czekaj, moja wielkość, ja jestem teraz mały, nie możesz zginąć! Ej, faktycznie, dawaj, Pipek, chodź tutaj niżej, w takim razie ty mi musisz wykopać jakoś przejście na dół i patrz, tam było jakieś uzbrojenie dla ciebie! Tak, wiem o tym, moje wszystkie przedmioty, one wszystkie się rozwaliły, dlaczego? Spokojnie, patrz, mam tutaj wody dużo, dawaj, wylałem ci, Pipek! Czekaj, ej, a ja dostałem jakieś super kino, ej, chwila, może spróbuję nim coś wykopać, ej, patrz, co się dzieje! Ej, faktycznie, co to jest? To jest takie ogromne, Pipek, tylko uważaj, bo on się szybko kończy i nie będziesz mógł już więcej! Ej, no tak, masz rację, już nie mogę nim kopać, rozwalił mi się! No właśnie, te kilofy są zakazane, nieraz też wylatują z laki bloków, takie epickie kilofy dostępne tylko, no, oczywiście na takie odcinki, co nie? No pewnie, że tak! O nie, Pek, Michał, Pipek, serio, to jeszcze, to przez takiego małego królika, czaisz to? No mówię ci, ten królik zadaje mnóstwo życia, nie możemy go lekceważyć, tych królików jest tutaj tak dużo! Dobra, już go pokonałem, a co daje ten villager? Pipek, my jesteśmy gamoniami, dawaj tutaj, patrz, co daje ten villager! Pokaż mi to, co tam jest! Ja nie mogę, co to są za przedmioty, skąd ty to masz? Sorry, Pipek, ja tu wszystko kupuję, tak jest, jak czegoś nie będziesz miał, to ci dam, bo ja mi potrzebuję jeszcze jedną część ciała, co ja mówię? Proszę, proszę, kup mi jeszcze troszeczkę, ja potrzebuję diamentów, nie? Bo na to się wymienia ten villager! No tak, tylko o, on miał tylko jednego trade'a, czaisz to, czyli przypał trochę, ale spokojnie, ja biorę sobie hełmik i całą resztę mam, nie, uważaj, ja tędę! A, tutaj jest ten królik, tutaj, on cię zaraz rozwali! Sorry, Pipek, ja ciebie też tutaj rozwaliłem, ale czekaj, tutaj gdzieś była woda! Dobra, chwila, bo ja zaraz zginę, mam dwa serca, serio, to nie jest śmieszne! Uff, dobra, dałeś radę, Pipek, proszę bardzo, to jest uzbrojenie dla ciebie, które wziąłem od tego wieśniaka. Sorry, wieśniaku, już jesteś bezużyteczny, muszę cię pokonać! Nie, co ty mu zrobiłeś? Albo w sumie faktycznie, jest bez sensu, i tak nie chciał się z nami już wymieniać! No właśnie, Pipek, weź sobie troszeczkę tych złotych jabłek, jesteśmy już bardzo blisko smoka, dawaj, musimy zejść jak najniżej i oczywiście to wygrać! Tak, ja jestem mniejszy, to może przejdę pierwszy, co ty na to? Będę takim mini mrówką, albo kretem, nie? Tak właśnie, tylko uważaj, o nie, teraz dedasz! A, pomocy, nie, pomóż mi, dobra, jestem, wyszedłem, to tylko mnie nie blokuj, dobra! No właśnie, ja chwilę, tutaj jestem kowadła! Nie, ty zaraz zginiesz, o, ile masz życia? Jeszcze bardzo dużo, Pipek, ale to dlatego, że zjadłem koksa, tylko wiesz co, ta wielkość jest serio powalona, może ja powinienem kopać więcej na kilochów, wtedy się pomniejszę! Tak, może jak się pomniejszysz, to będzie ci troszeczkę łatwiej, chociaż szczerze, ja nie wiem, bycie dużym też jest fajne! Kopię cały czas, Pipek, kupię nawet takie oddalone laki bloki bardzo daleko i tak, zmniejszyłem się! No nie gadaj, serio, ja nie wiem, czy to jest dobra rzecz, czy zła, ale no niech ci będzie, teraz będzie przynajmniej łatwiej znaleźć tą twierdzę. Tak, musimy się wkopać ciągle niżej, to jest serio bardzo ciężkie zadanie, jeżeli to wszystko, co się dotknie, zamienia się w laki bloki, bo sam widzisz, jak to wygląda. No ja, ale chyba wiem, jak to obejść, możemy tak robić takie jakby podwójne zejście, nie wiem, czy ty mnie widzisz, bo ja cię na przykład nie widzę. Ja, Pipek, już schodzę sobie niżej i ta taktyka, żeby po prostu się wkopywać, chyba jest słaba, co? Jak to po prostu się wkopywać? No nie wiem, moglibyśmy niby użyć TNT, ale no nie wiem, czy to jest takie dobre. O, widzę cię, Luczek, co ty tu zrobiłeś? Ej, faktycznie, zrobiłem jakąś dziurkę. Wiesz co, te TNT w sumie to jest dobry pomysł. Wiesz co, o właśnie, czekaj chwilę, teraz weź ty się wydostań i ja wydostanę też i zrzucimy tutaj na dół po prostu. Tylko ty nie rozumiesz, chyba my będziemy zabijać wszystko na laki bloki. Nie, spokojnie, o dawaj teraz. O nie, chwileczkę, naprawdę, my nie damy rady. Czekaj, dawaj i teraz musimy to wykopać. No tak, ale jak będziesz kopać te laki bloki, to dobra, możesz zginąć. Uważaj i dobra, odpal te TNT, albo ja mogę je też mieć. Ja je odpalę i teraz musimy odpalić tylko od tego na samym dole, żeby ono spadło i lecimy dalej. A co ty robisz, nie? Nie! Ja się tutaj na górze, tu nie ma w ogóle miejsca, a no nie, bum, to wybuchło, o, dobra, to jest serio chyba jednak słabe, ale spokojnie, dawaj, będziemy teraz wybuchać tutaj po jednym TNT, co ty na to? Tak chyba będzie najlepiej, ale w ogóle te TNT niszczy te laki bloki, bo mi się nie wydaje. No właśnie, nie, te TNT jest za mocne, dobra, tutaj gdzieś musi być ta twierdza, że jesteśmy tak nisko. To czekaj, ja będę stawiać TNT, a ty, o, będziesz podpalać, co ty na to, to jest niezłe, nie? No tak, dawaj, musimy się podzielić tą robotą i patrz, jak to lecę, o nie, to mnie uderzyło. Dobra, to ja będę stawiać
wiesz, Dirty, no co ty robisz? Czemu jesteś tak nisko? Nie wiem, Pipek, a czy ty masz w ogóle kilo? Jakbyś miał, to możesz mi dać. No pewnie, że tak, diamentowy, jesteś gotowy? Leci do ciebie! Dobra, w takim razie ja myślę, że możemy jakoś to przecież obejść, jeżeli będziemy to kopać, na przykład schodząc w taki sposób. Zobacz, przecież to jest idealne, tak? Musimy zrobić taką, w sumie to dookoła zejście, patrz, to jest idealne! Mówię ci, to się nazywa robienie schodków, też tak chciałem zrobić. Tak, jasne, przecież nie mówiłeś o czymś takim. No nie, ale wcześniej to robiłem, przysięgam ci, ja to wymyśliłem wcześniej od ciebie, a to oznacza, że jestem lepszym graczem Minecrafta. No jasne, lepszym graczem Minecrafta. Pipek, lepiej się uzbrój, bo tutaj mam bardzo ciężko. Czy masz może jakieś pochodnie? No pewnie, że tak, a ty naprawdę nic nie widzisz? Jak to? No właśnie nie mam nic, Pipek, serio, widzisz, to jestem słabym graczem. O, dzięki, dobra, tutaj gdzieś powinien być zaraz ten end i portal do niego. I musi to być gdzieś tutaj, patrz, już widzę, Pipek, że nawet widzę, tak, patrz, tutaj jest ten stronghold. Tak, ale dobrze, nie, nie, Kluczek, ty wpadłeś jakoś po łapkę. Nie, chwileczkę, ja już jestem na dole, widzę to wszystko, Pipek, dobra, dawaj tutaj na dół i zakryj to szybko tutaj, żeby, o, nic tutaj nie było. I zobacz, mamy tutaj oczywiście portal. Tylko nie wchodź na niego, ej, bo możesz go zamienić. Ja bym na wszelki wypadek dał coś takiego, o, tak jest bezpieczniej. Tak, musimy oczywiście wskoczyć, zrobić dobre przejście, więc masz naprawdę rację, żeby stąd wskoczyć tutaj i oczywiście, o właśnie, musimy zrobić przejście. Tak, ja zrobię go tutaj na górze, cyk, i patrz, jest chyba idealnie, tylko teraz jedyne, czego nam brakuje, to oczów, masz nie może? No tak, ja mam 5, więc uwaga, zobaczymy, ty musisz mieć resztę, ole, prawie bym wpadł na to, co mnie uderzyło. No mówiłem ci, uważaj, to są te takie malutkie, jak one się nazywają, silverfishy. Tak, to są małe dziady, normalnie robaki, Pipek, wiesz? No nie, ja ich tak nie lubię, one mogą bardzo łatwo nas zepnąć, ale spoko, czekajcie, ty masz wszystkie te oczy, no nie gadaj, że ci nie starczyło. No dawaj, ty masz jeszcze 4, mówiłeś przed chwilą, co nie, że jak szliśmy. Pewnie, że tak, na szczęście ukryłem je w ekwipunku, więc na luzie je mam. I uwaga, odpalam ten portal, jesteś gotowy? Raz, dwa, trzy i ostatnie oko teraz. Tak, dawaj, Pipek, kładź, dawaj. I czekaj chwileczkę, muszę je tylko tutaj wycelować, pięknie. Mam to, jesteś gotowy? Wchodzimy do tego portalu. No tak, tylko Pipek, ty nie masz na przykład hełmu, a ja muszę sobie oczywiście te wszystkie rzeczy ustawić, ale wiesz co, to chyba powinno być git, chyba damy radę, co? No pewnie, że tak, ja mam taki super szczęśliwy łuk i bardzo dużo bruku, bo wiesz, nie wiem, czy będziemy się potrzebowali podbudowywać, nawet mam wodę, chciałbyś może, jakby cię tak przez przypadek ten smok zrzucił? Ej, to jest bardzo dobry pomysł, Pipek, no ja mam puste wiaderka, ale woda na pewno mi się przyda, dzięki wielkie. Pewnie, że tak, chyba jesteśmy gotowi, no chyba, że czegoś ci brakuje, ja tak naprawdę mam wszystko i co, ciągle ginąłem, a teraz ci daję przedmioty. Dobra, mam nadzieję, że teraz pokonamy to. Uwaga, wskakuję, pom, jestem gdzieś. Halo, Pipek, jesteś tutaj? Nie, co się stało? A, czemu ja wpadam w otchłań? Ej, dobra, Luczek, widzę cię, patrz, gdzie jesteśmy, tutaj w Edzie. Tak, mnie też Pipek rzuciło w otchłań, już myślałem, że to jest koniec odcinka i że nie pokonamy. Ej, jak ty to podbudowałeś? Dobra, ja też tak chcę. No normalnie, koble, masz kobla albo dirta, cokolwiek, tylko chodź szybko, bo zaraz ten smog może nas zrzucić, o, zaraz będzie mega blisko. No tak, tylko wiesz co, ja sobie tutaj dałem jakieś rzeczy i mam tutaj jeszcze jakąś potkę mocną. Dobra, damy radę, Pipek, tylko teraz trzeba mu zniszczyć tutaj te wszystkie jego kryształy. Na pewno damy radę, ja już niszczę pierwszy kryształ. Bum. Chwileczkę, bum, rozwal go, tylko ja mam taki specjalny łuk, nie wiem, czy on jest dobry. Czekaj, Pipek, ja strzeliłem normalnie 2 razy i nie trafiłem ani razu, czy ja jestem naprawdę taki słaby w strzelanie? Ale masz zeza, no nie, wytrzymam, Luczek, czy to jest takie to trudne, żeby to rozwalić? Nie, Pipek, ale zobacz, zrobiło mi to jakieś przejście i teraz sobie mogę na ludzi tutaj przejść na górę. Dobra, Pipek, musimy się skupić, czy masz może jakąś elytrę z tych Lucky Bloków? Wiesz, co ci powiem, no mam, a czemu pytasz? Co, serio, ty se latasz elytrą i nawet mi nie dałeś? No nie, to jest ciężkie. Znaczy się nie latam, tylko wiesz, nie chciałem ci mówić, że ją zdobyłem, bo pomyślisz, że ja oszukuję. Nie, no nie pomyślałbym tak, Pipek, musimy to przejść po prostu. Dobra, dzięki wielkie, ja w takim razie sobie tutaj wlecę, tylko chwilę, ja potrzebuję jakieś fajerwerki, a może po prostu jakoś się wybiję. Luczek, ja mam fajerwerki, widzisz, moje Lucky Bloki są takie szczęśliwe, tylko nie gij. No spokojnie, dobra, biorę te fajerwerki szybko, w takim razie dzięki wielkie i lecę na górę. Teraz w sekundę to rozwalimy, haha, ale to będzie proste. Tak jest i tylko uważaj, bo tutaj wszystko zamienia się w Lucky Bloki. Czekajcie, czy to się zamieni w Lucky Bloka? Chyba nie. Ale nie, no w sumie to dobrze, jakby się te kryształy, które mamy rozwalić, zamieniły w Lucky Bloki, to chyba by nam to ułatwiło sprawę. No właśnie, by to bardzo było spoko, ale nie daje rady to niestety, więc to odpada, ale dobra, odwróćmy sobie to i musimy jeszcze kolejne zniszczyć, Pipek. Luczek, ja już rozwalam mnóstwo tych kryształów, a ty? No tak, i patrz, jesteśmy już prawie w sumie na równi i zobacz, ile tutaj jest Lucky Bloków tutaj na górze. A, ich jest za dużo, no nie, ale czekaj, został chyba ostatni, a nie przedostatni kryształ, dawaj, rozwalmy go. Tak jest, ja tutaj go uderzę i tak jest, lecę dalej i wszystko jest rozwalone. Dawaj w takim razie tutaj na dół i musimy oczywiście polować na smoka. Udało nam się, ale mamy farta, tylko uważaj na te głupie endermany, bo one chcą nas zabić. No właśnie, tutaj może być lipa, Pipek, bo one bardzo mocno atakują i ja muszę sobie zmienić
moją klatę! Na szczęście mamy przecież złote jabłka, nie? Nie zginiemy chyba tak łatwo, co? No tak, dawaj, rozwalmy może tutaj jakieś bloki, co ty na to? Niech dostaną jakieś może przeszkody i potwory! Tak, ale Luciek, chyba ten smog jest na dole! Ała, jak to jest głośno, Pipek, dawaj, uważaj tylko na tą jego tą, jak to się mówi, truciznę! Tak, ja go biję, ale wow, jak on mnie wystrzelił do góry! Dobra, spokojnie, ja daję radę, patrz, on ma pół HP już! Ja też go biję cały czas, no nie, i leci znowu na górę, ale lipa! Dobra, spokojnie, w międzyczasie możemy sobie przecież pozmieniać tutaj jakieś lucky bloki pozbiera. No w sumie racja, ale wiesz co ja robię? Ja strzelam do tego smoka z łuku i lecę za nim elytrą! Chodź tutaj, go pismoku, zniszczę cię! Ej, bardzo dobrze, ty się zajmij oczywiście szybkim tutaj zniszczeniem go, a ja zniszczę jakieś lucky bloki. Ej, nie, zobacz co wyleciało, Wither! Duszek, widzę to na górze, no on ma full życia. No nie, Wither, Endzie, ale my jeszcze smoka nie pokonaliśmy. Ej, dobra, nie, to są takie jaja, Pipek, że my chyba nigdy tego nie przeżyjemy. Dobra, ja muszę uciec. Co tutaj się dzieje? Nie, no proszę cię, to już jest jakaś chyba przesada. Pomocy, co ty robisz? No właśnie, nie dam rady, dawaj, pokonajmy tego smoka i wtedy skończmy to, a ten leci za mną, Wither. Wow, on jest taki mocny. No nie, to wszystko przez ciebie. Pokonajmy tego smoka i ucieknijmy stąd jak najszybciej. Albo pokonajmy tego Withera może. Tak, tylko wiesz co, ja mam tutaj oczywiście jeszcze potki takie i czekaj, muszę go rzucić, on się na mnie sfokusował. Tak, cały czas za tobą idzie. Ej, ale chwila, patrz, ten smok ma życia. Ja cały czas do niego strzelałem i ma już nawet mniej niż połowę. Tak, widzę to, Pipek, bardzo dobra robota. Ja w takim razie muszę zająć się chyba tym Witherem, Pipek, bo ja nie dam rady, zaraz dennej będzie po odcinku. Spokojnie, ja się zajmuję smokiem. Ej, on leci na dół, pokonaj go. No dobra, Pipek, dawaj szybko, musimy to wygrać, tylko to jest serio mega ciężko. Nie masz jakiegoś złotego jabłka albo nie wiem, czegokolwiek, żeby się wyregenerować. No jasne, że mam, Pipek, tylko tego jest bardzo mało, naprawdę. Musimy dalej kopać lucky bloki, żeby oczywiście móc to zdobyć. Tylko, że przecież Withera masz na swojej głowie. Nie wiem, czy ci się uda. No właśnie, mówiłem, Pipek, o tym. To jest bardzo ciężkie. Ty, gdzie jest ten Wither? Czy on mnie odpuścił? Nie, on jest tam w górze. Wow, ale on wolno schodzi. Jest taki wolny. No tak, ale czekaj chwilę. To mnie ciągle bije, Pipek. Ja nie daję sobie rady już chyba. Jak to nie dajesz? No musisz dać radę. Łap złote jabłka, tak. Ja ich trochę zdobyłem, ale za tobą jest creeper. Dobra, spokojnie. Dzięki za to. I czekaj chwilę. Tutaj gdzieś ten smok zaraz będzie zlatywał. Patrz to. Luciek, ja niestety zostałem wysadzony i muszę wejść jeszcze raz przez portal. O nie, Pipek deadnął i teraz okaże się, czy ja pokonam tego smoka. I muszę go tutaj pokonać. Dawaj, Pipek, zobacz, jakie tutaj jest pobojowisko. Ej, doszedłeś tutaj. To udało mi się, ale nie mam moich przedmiotów. Muszę je szybko zdobyć i dawaj go z łuku. On chyba nigdy tutaj nie zleci. Tak, on już ma tak bardzo mało życia, że za chwilę go pokonamy. Patrz, jak go strzelam jakimiś rzeczami. Tak, ja nawet podkami go rzuciłem i teraz rzuciłem go wodą. Normalnie wszystkim, co tylko jest w Minecrafcie. Widzisz to, Pipek, ja nawet TNT. Przecież tutaj te lucky bloki wyglądają naprawdę epicko i one są bardzo pomocne jednak. Wow, patrz, ej, rozwaliłem tego smoka jedną strzałą. Ej, faktycznie, nie, ja go pokonałem, Pipek, tak jest. Pokonaliśmy Minecrafta, będąc w świecie, gdzie dotykaliśmy wszystko i zamieniało się to w lucky bloki.